Już. Jest tak, bo ja jeszcze nie widzę prezentacji. Już mogę, tak? Tak. Dobrze. I tutaj w pierwszej części do zdobycia jest 25 punktów w zadaniach otwartych i zamkniętych. Natomiast druga część to jest część, w której będziemy pisać rozprawkę bądź opowiadanie. I tutaj też macie pewne ułatwienie ze względu na to, że wcześniej tych form wypowiedzi było więcej. Teraz na pewno będzie jedna z nich i w dalszej części naszego spotkania to sobie dokładnie omówimy, jak przygotować się do napisania rozprawki bądź opowiadania, jakie są ważne elementy i też powiem o takich żelaznych zasadach, które należy zapamiętać i później zastosować. Tak jak powiedziałam, słuchajcie, te wymagania będą dostosowane, jeżeli chcielibyście sięgnąć do dodatkowych informacji. Są one zapisane w wymaganiach egzaminacyjnych i tak jak powiedziałam, jest tych wymagań troszeczkę mniej, są one dostosowane do tej sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia w trakcie naszej edukacji, tak żeby Was nie stresować, będzie to uwzględniało również formy edukacji zdalnej, kiedy duża część zdobywania wiedzy i odpowiedzialności spoczywała na was samych. Teraz zobaczcie, tak jak powiedziałam, były to zadania, których będzie troszeczkę mniej, a czas ten sam i mniej zadań otwartych. Myślę, że uczniowie, obserwując to, jak pracują, wolą zadania zamknięte, są dla nich w pewnym stopniu łatwiejsze. Chyba bardziej czują się pewnie, więc też pomyślcie sobie, że to też jest kolejne ułatwienie. I tutaj dwie formy wypowiedzi, o których będziemy mówić. I zobaczcie, lista lektur obowiązkowych. Ta lista lektur będzie się też pojawiała. W arkuszu egzaminacyjnym możecie do niej wracać wielokrotnie, kiedy tylko będziecie potrzebować i kiedy będziecie decydować się, którą z form wypowiedzi napisać i do jakiej lektury się odwołać. Będą też, można będzie skorzystać też z tekstów pozostałych. Zobaczcie, które to są. One również pojawią się w zapisie, jeśli chodzi o nasz egzamin. I też jeżeli temat, argumenty, które chcecie wykorzystać, będą się odnosiły, będą związane z daną lekturą, jak najbardziej można do nich się będzie odwoływać. Formy wypowiedzi, które mogą się pojawić, to te, które są wysoko punktowane, to tak jak powiedziałam, to jest opowiadanie i rozprawka, ale mogą się też pojawić tutaj w formie zadań otwartych. Może być ogłoszenie, zaproszenie, opis czy prosta notatka i jak je redagować. Też takie ćwiczenie sobie zrobimy w kwestii przypomnienia, ale myślę, zwłaszcza to zaproszenie jest taką formą dosyć przyjemną, którą uczniowie chętnie redagują. No i teraz od kilku lat pojawia się nowość, ponieważ pojawiają się argumenty zachęcające do udziału w danej imprezie. Słuchajcie, jest to bardzo ważne. Te argumenty spróbujemy sobie też przygotować, bo w wielu sytuacjach mogą być one powielane, czyli można przygotować sobie zestaw takich argumentów, które one są do wykorzystania przy redagowaniu zaproszeń na różne uroczystości. Także jedno porządne przygotowanie może nam posłużyć wielokrotnie. Teraz przeanalizujmy rodzaje zadań. Zacznijmy od zadań zamkniętych. Zadania zamknięte są to takie zadania, gdzie uczeń ma polecenie i ma wybrać jedną z podanych odpowiedzi zgodnie z poleceniem. I zwróćcie uwagę, że za to zadanie uczeń otrzymuje jeden punkt. Ale na co zwrócić szczególną uwagę? Na to, aby przeczytać dokładnie polecenie. Bo bardzo często zdarza się, że w poleceniu mamy takie rozwinięcie, że trzeba wykonać dwie operacje, dwie czynności.
I słuchajcie, obserwuję uczniów, którzy znają odpowiedź, wykonują pierwszą część polecenia i zapominają o tej drugiej. Pomimo, że znają odpowiedź, nie wykonują w pełni zadania i wtedy niestety nie ma tutaj żadnych połówek, tylko uczeń otrzymuje 0 punktów. A szkoda takie punkty tracić, tym bardziej, jeżeli odpowiedź jest znana. Teraz słuchajcie, przykład zadania zamkniętego. Polecenie i 4 odpowiedzi. Zaraz sobie powiemy o strategii wyboru prawidłowej odpowiedzi. To jest tylko przykład, takie zadania pewnie robiliście, ćwiczyliście i przygotowując się do egzaminu warto również na różnych przedmiotach, na sprawdzianach korzystać właśnie z tego typu zadań, więc dobrze by było, aby nauczyciele na przykład takie zadania czy w formie testu Wam prezentowali, tak żeby ćwiczyć to stale. Teraz strategie rozwiązywania zadań, czyli inaczej technika rozwiązywania zadań zamkniętych. I teraz słuchajcie, mamy do wyboru 3 techniki. Jedna jest bardzo krótka, dosyć szybka, a ta ostatnia jest najbardziej rozwinięta. Każdy z Was wybierze taką, która wydaje mu się dla niego najbardziej odpowiednia, więc zacznijmy od techniki numer 1. Czyli analizujemy warunki zadania, czyli sprawdzamy, na ile polecenie jest zgodne z przygotowanymi tutaj odpowiedziami A, B, C. Czy polecenie jest zgodne, odpowiedzi są dopasowane do polecenia, bo jeżeli się zastanowimy głębiej, to bardzo często od razu widać to, że ta odpowiedź nie pasuje do polecenia. I tu też takie zadania będziemy robić, zaraz Wam je pokażę. Drugie, słuchajcie, druga zasada, druga technika polega na odrzuceniu odpowiedzi, które nie spełniają warunków, więc od razu je wykreślamy i zostawiamy tylko te, które wydają nam się prawdopodobne lub częściowe. I trzecia technika, na pewno gwarantująca sukces, może najbardziej tutaj czasochłonna. Słuchajcie, możemy zrobić w ten sposób, że czytamy polecenie, zasłaniamy prawidłowe odpowiedzi i próbujemy sami sformułować prawidłową odpowiedź. Natomiast później odsłaniamy sobie tą odpowiedź i sprawdzamy, która odpowiedź jest zgodna, prawda? To jest chyba największa taka gwarancja, że nasza odpowiedź jest prawidłowa. Jest to zadanie czasochłonne, ale słuchajcie, jeżeli dysponujecie czasem, a obserwując uczniów w czasie egzaminu, wiem, że zwykle uczniom tego czasu wystarcza, także te 120 minut na pewno jest tym czasem, który pozwoli Wam efektywnie te zadania rozwiązywać. Ale wybierzcie tą technikę, która wydaje Wam się najbardziej odpowiednia i która będzie dla Was najlepsza. Słuchajcie, to teraz chciałabym Was zaprosić do przeczytania fragmentów Pana Tadeusza, bowiem z tym tekstem będziemy pracować zaraz z kolejnymi zadaniami. Bardzo proszę, przeczytajcie ten fragment i dajcie mi znać na czacie, że już jesteście gotowi, dobrze? Nie wiem, czy ktoś do mnie pisze na czacie. Bardzo proszę. Napiszcie, czy czytacie, dobrze? Bo wtedy będę wiedziała, czy mogę czekać. Dobrze, widzę, że tu Państwo piszecie, że czytacie. Bardzo dziękuję. W arkuszu zwykle jest taki jeden tekst główny, do którego sformułowane są, przygotowane są, jest przygotowanych kilka zadań. Do tego tekstu, słuchajcie, po przeczytaniu możecie wracać wielokrotnie i warto to robić, ponieważ ten tekst wskazuje nam prawidłową odpowiedź. Możecie sobie też tutaj podkreślać, tak aby być pewnym tej odpowiedzi, która będzie odpowiedzią prawidłową. Dobrze? Zaraz przesunę. Dobrze.
Tekst wydaje się długi, ale mam nadzieję, że nie jest trudny. Pochodzi z lektury Pan Tadeusz, która jest oczywiście lekturą obowiązkową. I powiem, że też bardzo często uczniowie, decydując się na wybór tematu, odwołują się właśnie do lektury Pana Tadeusza. Pozwolę sobie już w takim razie przesunąć, bo tu mamy dalszą część. Bardzo proszę, przeczytajcie. Tekst dotyczy gościnności. I tu chciałabym zwrócić Waszą uwagę na przypisy. Słuchajcie, bardzo ważną rolę pełnią. Rasze pozwalają nam lepiej zrozumieć tekst, wyciągnąć główną myśl, czy zinterpretować go, dokonać jego analizy, ale też bardzo często są dużą podpowiedzią, także warto je przeczytać, zastanowić się, odnieść i ich sprawdzić, czy nie sugerują, czy wręcz nie wskazują nam właśnie prawidłowej odpowiedzi. Wszystko to, co mamy zapisane, jest istotne z naszego punktu widzenia, dlatego warto z tego korzystać. Pamiętam taki tekst właśnie Cień Wielkiej Góry, to był utwór wykonywany przez Krzysztofa Cugowskiego, więc jeżeli ktoś kojarzy właśnie, że jest to utwór muzyczny, zaraz miał też gotową odpowiedź. Dlatego też warto sięgać właśnie do przypisów i do wszystkich informacji, które się znajdują. Czekam na informacje od Was, że tekst udało Wam się przeczytać. Bardzo proszę, dajcie znać. Dobrze, widzę Panią Magdaleną, czy się udało. Świetnie, jeszcze chwilkę poczekamy. Mamy różne tempo czytania, ale każdy dostosowuje do swoich możliwości, do swoich potrzeb. I pamiętajmy, że do tego tekstu wracamy. Świetnie, Pani Patrycjo. Dobrze, widzę, Pani Magda też przeczytała. Nie chcę Państwu przeszkadzać. Widzę, że Pani Magdalena również, tak? Pani Wiktoria, świetnie. Kolejna Pani Magda. Mam nadzieję, że nie mieliście problemu ze zrozumieniem treści i też z interpretacją. Dobrze. I do tego zaraz właśnie będziemy rozwiązywać zadania. Dlatego poprosiłam o przeczytanie. Też pamiętajcie, że kiedy będziecie pisać w maju egzamin,
Pomyślcie sobie, ile zrobiliście, ile przygotowywaliście, ile poświęciliście czasu. Nawet dla mnie taka informacja, że jesteście dzisiaj tutaj, to też jest wskazanie, że wy już myślicie o tym egzaminie, że się przygotowujecie. I słuchajcie, takie niewielkie kroki, ale codzienne, systematyczne, czy w jakimś ustalonym dniu, warto sobie też to wypracować. Słuchajcie, na pewno przywiodą was do sukcesu. Także myślę, że jest warta ta praca, żeby później poczuć satysfakcję. No to teraz słuchajcie, mamy zadanie pierwsze, odwołując się do przytoczonego fragmentu, otwórz kolejność argumentacji sędziego na podstawie wypowiedzi. I zobaczcie, mamy tutaj litery B, C, D, do których musimy dopasować kolejność, ułożyć tak, jak było to w tekście. W oryginalnym zadaniu jest zasygnalizowane właśnie, że A jest jako ostatnie, bo widzicie, że zostaje nam B, C i D. Słuchajcie, spróbujcie mi napisać, jaka była kolejność. Jeżeli potrzebujecie wrócić do tekstu, bo przecież na egzaminie mamy taką możliwość, to zrobimy. Na pewno punkt A jest punktem ostatnim. Teraz które będą punkty kolejne? Który będzie pierwszy, który będzie drugi, a który będzie trzeci? Tutaj musimy się bardzo skupić, bo oprócz ułożenia, słuchajcie, A, B, C, to najpierw przecież musimy wybrać kolejność, a później przełożyć to na kolejne punkty. Bo też często obserwuję, że uczniowie potrafią ułożyć to w kolejności, ułożyć to zgodnie z chronologią, która wystąpiła w tekście, natomiast później gdzieś się gubią i mylą literki. Dlatego tak ważne jest zawsze sobie sprawdzenie, czy na pewno zrobiliśmy to ćwiczenie dobrze. Jeżeli komuś się udało, to napiszcie mi na czacie, jaka będzie prawidłowa odpowiedź. Czy zaczynamy od literki D, C, czy może B, bo literka A, czyli zwrócenie uwagi na różne rodzaje grzeczności, będzie punktem ostatnim. I też zwracam waszą uwagę, aby przyłożyć się do tego ćwiczenia, bo jeżeli jeden miejsce zostaje wstawione nieprawidłowo, a pozostałe dwa będą prawidłowo, to niestety punktów będzie zero. To jest właśnie to, co mówiłam na początku, że całe ćwiczenie musi być wykonane w pełni, poprawnie, aby uczeń mógł otrzymać jeden punkt. Jeżeli pomyli się, niestety połówek tutaj nie ma. Czy komuś się udało? Bo też nie wiem, czy czat się zawiesił. Czy Państwo jesteście? Mamy zwrócenie uwagi na różne rodzaje grzeczności, to będzie punkt ostatni, a tutaj mamy podkreślenie efektów dawnego dobrego wychowania, odwołanie się do własnych doświadczeń z przeszłości, czy zasygnalizowanie problemu dotyczącego szkół. Ja może tutaj wrócę, słuchajcie. Wypowiada się. Dziś nowym zwyczajem my na naukę młodzież do stolicy dajem i nie przeczym, że nasi synowie i wnuki mają od starych więcej książkowej nauki. I tu mamy zakończenie, ten punkt A, grzeczność nie jest rzeczą małą. Ponieważ nie wiem, czy działa czat, czy macie problem, to słuchajcie, prawidłowa odpowiedź zaczyna się od punktu D, zasygnalizowanie problemu dotyczącego szkół w stolicy. To spróbujmy poszukać tego punktu. Zobaczcie. Tu mamy opisane zachowanie, a tutaj mamy już ten punkt D. Dziś nowym zwyczajem my na naukę młodzież do stolicy dajem, czyli to co było na jako punkt pierwszy, zasygnalizowanie problemu dotyczącego szkół. Później zostaje nam odwołanie się do własnych doświadczeń i podkreślenie efektów dobrego wychowania.
I zobaczcie, tutaj mamy ten punkt. Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna, bo nie jest bez grzeczności i miłość dziecinna i wzgląd męża dla żony przy ludziach i pana. Więc teraz każdy ten fragment, jeżeli byśmy sobie oznaczyli odpowiednią literą, to wyszłaby nam prawidłowa odpowiedź. Zasygnalizowanie problemu dotyczącego szkół w stolicy, później mamy odwołanie się do własnych doświadczeń z przeszłości i podkreślenie dobrego wychowania i zwrócenie uwagi, to był ten ostatni akapit, na różnego rodzaju grzeczności. Słuchajcie, a teraz zadanie numer dwa. Dokończ zdanie tak, aby było zgodne z treścią przytoczonego fragmentu. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Dlaczego sędzia zabrał głos? Dlaczego zdecydował się do zabrania głosu? I teraz zastanówmy się, czy była taka sytuacja. Nieuprzejmość Tadeusza według komorzego, czy Tadeusz wykazał się tutaj brakiem kultury, czy jakimś nieodpowiednim zachowaniem w stosunku do podkomorzego, czy było coś takiego, czy była reakcją podkomorzego na zachowanie Tadeusza, czyli obserwował zachowanie Tadeusza i coś mu się nie spodobało, czy może była skargą podkomorzane, które brały udział w uczcie na zachowanie młodzieńców, czy niegrzeczna wypowiedź Tadeusza skierowana do sąsiadki. Czy przeczytaliśmy coś takiego, że była tam niegrzeczna wypowiedź Tadeusza? Czy ktoś ma pomysł, która odpowiedź będzie prawidłowa? Czekam na czacie, ale nie wiem, czy czat ma. Pojawia się, tak. Dobrze, piszecie do mnie. Ja może wrócę. Dodam, że tutaj możemy wyeliminować trzy sytuacje, które nie miały miejsca. Dobrze, bo jeszcze piszecie. Prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B. Wróćmy do tekstu. Zobaczcie, nudzi, gdzie szukamy grzeczność niełatwą. Widzicie, że sędzia swój i jego puchar nalał, prawda? Widzicie, że tu pojawia się ta odpowiedź wskazująca, sugerująca, że będzie, tu pojawia się zdanie, które sugeruje, że będzie to odpowiedź B, prawda? Dlatego, że no, musiał obsłużyć sam, natomiast no, Tadeusz tutaj nie wykazał inicjatywy, dlatego prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B. Tadeusz nie podjął działań i podkomorzy, podejmując te działania, no, jak gdyby zwrócił uwagę swoją postawą na zachowanie Tadeusza, która nie była prawidłowym postawą, prawidłowym zachowaniem. Teraz słuchajcie, kolejny typ zadania zamkniętego. Dziękuję za tamto zadanie, za wykonanie. I mamy tutaj zadanie, które też wiąże się z pewnymi operacjami, które musimy wykonać. Bo zobaczcie, wybieramy A albo B, które będzie związane z C albo D. Więc mamy podwójną trudność. I tutaj słuchajcie, Katarynka Bolesława Prusa. Nie wiem, czy pamiętacie ten utwór, czy ktoś z Was mógłby coś napisać, co pamięta o Katarynce, jeżeli możecie na czacie. Katarynka to utwór krótki, bo to jest nowela, jednowątkowy, powstały, napisany przez Bolesława Prusa w 1880 roku i opowiada historię adwokata Tomasza, który był człowiekiem zamożnym, dystyngowanym. Czy ktoś mógłby na przykład napisać, co znaczy dystyngowany, zamożny, który mieszka w kamienicy, miał słabość do kobiet, spotykał się z kobietami, natomiast nie związał się z żadną z nich. No i jego życie upływało na takich rytualnych spacerach, słuchajcie, ulicą Miodową, którą wędrował przez 30 lat. Dlatego, słuchajcie, przez 30 lat spacerował, tą ulicą wędrował, przyglądał się, bo akcja dzieje się w XIX-wiecznej Warszawie. Słuchajcie, co mogę Wam powiedzieć?
Bardzo ważne jest, jeżeli korzystacie z opracowań, bo dzisiaj nawet sprawdzałam, że w opracowaniach bardzo często są podane mylne nazwy. I tutaj też znalazłam takie opracowanie, które wskazywało zupełnie inne nazwy ulic, którym wędrował pan Tomasz, niż jest to w samym utworze Bolesława Prusa. I słuchajcie, tutaj pan Tomasz bardzo nie cierpiał dźwięku katarynek i nawet obiecał swojemu stróżowi płacić mu 10 zł za każdego wypędzonego kataryniarza z podwórka, a także dodatkowo obiecywał mu 20 groszy za to, jeżeli będzie otwierał bramę, kiedy będzie wracał później. Kiedyś bramy były zamykane i stróż otwierał tą bramę, jeżeli ktoś wracał, no i za to należała mu się jakaś gratyfikacja. I teraz słuchajcie, jaką wybierzemy odpowiedź. Napiszcie mi na czacie, dobrze? Ale tu chodzi mi bardziej tylko o przykład tego, żeby uczniowie rozwiązali tutaj technicznie to zadanie. Jakie byście wybrali? Czy macie jakiś pomysł? Świetnie poradziliście sobie. Słuchajcie, tutaj jeszcze, jeśli chodzi o nowelę, to przypomnę wam, że jest to utwór małej, tak. Widzę, że piszecie do mnie, świetnie. Małych objętości, jednowątkowy, z ograniczoną liczbą jakichś opisów, dygresji, postaci drugoplanowych. Bardzo często występuje punkt kulminacyjny, czyli ten główny taki moment, który jest najważniejszy w utworze. Często prowadzi do zmiany zachowania bohatera i bardzo często pojawia się przedmiot, który jest związany z daną treścią. Tutaj jest na przykład katarynka, ale mamy też taki utwór jak kamizelka. Świetnie sobie z tym poradziliście, bardzo dobrze. Jestem z was bardzo, bardzo zadowolona. Pamiętajcie też o tej noweli, która jest tutaj gatunkiem należącym do rodzaju jakiego? Możecie mi napisać na czacie. Bo mamy trzy rodzaje: dramat, liryka i epika, a nowela, powieść, podanie, legenda, do jakiego rodzaju literackiego należy? Kto z was pamięta? Dramat, epika, liryka, no i mamy nowelę. Czy pamiętacie, do jakiego rodzaju należy nowela? Bo takie pytania też się zdarzały, żeby wskazać. To ja może przypomnę. Dramat to może być komedia, tragedia, misterium. Jeżeli chodzi o lirykę, to może być hymn, oda, może być sonet, pieśń. Natomiast jeżeli właśnie, bardzo dobrze, tak jest, widzę odpowiedzi. Dziewczynki, serdecznie gratuluję. Milena, Zosia, Magdalena, super, świetnie. Widzę, że z pewnym przesunięciem mamy. Tak jest. A obok, w epice, obok noweli może się pojawić opowiadanie, może się pojawić powieść, może się pojawić bajka, baśń, legenda, podanie. Świetnie, bardzo dobrze, bardzo jestem zadowolona. To teraz zadanie trzecie, zobaczcie jeszcze inny przykład zadania zamkniętego. I tutaj mamy pracę z tekstem. Odpowiedź musimy znaleźć w tekście, ale musimy ten tekst przeczytać bardzo uważnie. I zastanówmy się nad samą strategią, nad samą strategią rozwiązywania tego problemu. Bo mamy tutaj podany właśnie taki przykład, wybór odpowiedzi A i B i później uzasadnienie i wybieramy jedną z trzech odpowiedzi. I teraz słuchajcie, proponowałabym, abyśmy tutaj się zastanowili nad związkami przyczynowo-skutkowymi, bo możemy to odczytać oczywiście z tekstu i to jest główne źródło naszej informacji, ale też dobrze jest pomyśleć sobie właśnie, jak to jest związane ze sobą, jakim związkiem. I teraz kolejna rzecz, na co warto zwrócić uwagę, wyjaśnić sobie słownictwo, które się tutaj pojawia. Co znaczy solidarnie, a co znaczy nielojalnie, bo możemy tutaj mówić na zasadzie pewnego kontrastu. Solidarnie, prawda, to znaczy czując się współodpowiedzialność, czując pewną współodpowiedzialność, poczuwając się do wspólnego takiego wspierania, bycia razem, a z kolei drugi wyraz, nielojalnie, możecie mi wyjaśnić, co znaczy nielojalnie,
jak rozumiecie, wyraz nielojalny. Pamiętam też takie, słuchajcie, sytuacje na egzaminie, że uczniowie posiadali wiedzę i potrafiliby rozwiązać, tylko słowo użyte w poleceniu czy w danym zadaniu było dla nich trudne, było, nie było przez nich zrozumiałe, ponieważ na przykład nie było już słowem powszechnie używanym, było przestarzałym, był taki wyraz jak obrąbić pojawiło się kiedyś. Dlatego też ważne jest, żeby sobie zdefiniować, umieć to określić. Nieuczciwy, nielojalny, tak. Co jeszcze możemy zapisać? Tak, to jest nielojalny, to nie postępujący zgodnie z jakimiś zasadami, nierzetelny. Możemy to tak określić. I wtedy słuchajcie, zobaczcie, że to są wyrazy w zasadzie z dwóch różnych biegunów. Będzie nam łatwiej wybrać odpowiedź tutaj prawidłowo. Teraz słuchajcie, kolejne zadanie. Tych zadań jest zawsze trochę i zarówno w arkuszach, których się przygotujemy, przysługujemy, jak i na egzaminie, stwierdzenie prawda-fałsz. I tu też bardzo ważny element. Najpierw próbujemy, zastanawiamy się, jaka będzie prawidłowa odpowiedź, a później bardzo uważnie zwróćcie uwagę, czy dobrze zaznaczyliście, bo też widzę, że często się zdarzają takie pomyłki, że uczeń przez nieuwagę myślał poprawnie, dobrze, znał prawidłową odpowiedź, natomiast nie udało mu się dobrze tej odpowiedzi zaznaczyć, czy to jest prawda, czy fałsz. Czasami pojawia się tutaj jeszcze, słuchajcie, sprzeczenie mnie, wtedy zwróćcie podwójną uwagę, bo wtedy trzeba wyszukać dokładnie sens i zrozumieć sens tej wypowiedzi, żeby dobrze zaznaczyć dany przykład. Teraz słuchajcie, przejdźmy do zadań otwartych. Te zadania zwykle wymagają od ucznia większego zaangażowania, ale też są, słuchajcie, do wykonania, ponieważ one są zadaniami też w miarę krótkimi i takimi, jeżeli tutaj skupimy swoją uwagę, na pewno uda nam się rozwiązać. I mamy tutaj przykłady różnych zadań i popatrzcie, w pierwszym mamy zaznaczyć prawidłową odpowiedź, korzystając ze strategii, którą Wam przedstawiłam, którą wybierzecie sami, jaką najbardziej dla Was przydatną. W drugim mamy zadanie prawda-fałsz i teraz trzy, tu musimy sformułować wypowiedź. Słuchajcie, nie ma, zobaczcie, określone, czy ta wypowiedź powinna być pełnym zdaniem, czy może być tylko wymieniona, bo tu jest wymień trzy zachowania dziewczynki. Więc czy wymienicie, czy sformujecie całym zdaniem, odpowiedź powinna być zaliczona. Ważne jest, aby była zgodna z prawdą i było tych zachowań trzy. To jest bardzo ważne. Tutaj akurat w tym wypadku to właśnie było to, że się miała trudności z ubieraniem lalek, patrzyła w słońce, prawda, nie biegała, nie śpiewała. Takie właśnie informacje powinny się tutaj znaleźć. No i teraz to zadanie numer 5, takie, które rozwiązywaliśmy poprzez to wybór odpowiednich opcji i przypominaliśmy sobie właśnie definicję noweli. No powieść jest wielowątkowa, większych rozmiarów, więc też myślę, że będzie łatwo. Teraz słuchajcie, znowu popatrzcie do tego fragmentu pana Tadeusza, o którym mówiliśmy. Jest polecenie, które mówi, aby w danym fragmencie wyjaśnić, na podstawie danego fragmentu wyjaśnić, dlaczego ta grzeczność jest ważna. I słuchajcie, bardzo ważne, żeby nie przepisywać fragmentu. Wy ten fragment musicie sobie przeczytać, przeanalizować go, zastanowić się i sformułować wypowiedź. Ja na przykład taką wypowiedź Wam przeczytam. Z wypowiedzi sędziego wynika, no tu już musi być ubrane to w zdanie, że grzeczność jest ważna, ponieważ jest wyrazem szacunku dla drugiego człowieka i określa jego miejsce w społeczeństwie, w społeczności, jest wyrazem jego statusu. Więc słuchajcie, formujemy niedługą wypowiedź, taką, żeby była odpowiedzią na postawione pytanie i pamiętajcie, nie przepisujemy cytatu. Teraz dalej. Tutaj mamy wyjaśnić, jak rozumiemy sens sformułowania użytego przez sędziego. No i ja zaproponowałabym odpowiedź. Sędzia w tych słowach zauważa, że szkoła nie kładzie nacisku na kształcenie obyczajów oraz zasad współżycia międzyludzkiego.
Główna myśl jest taka, wy możecie ubrać to w inne słowa, najważniejsze, aby nasza wypowiedź odpowiadała i wyjaśniała, w pierwszym przypadku tutaj wyjaśniała, w drugim wyjaśniała, w pierwszym odpowiadała na postawione pytanie. Tak, aby osoba sprawdzająca nie miała wątpliwości, że udzieliliśmy odpowiedzi, że wyjaśniliśmy. Więc jeżeli będziecie rozwiązywać to zadanie, to po napisaniu przeczytajcie go i zastanówcie się, czy ona jest zrozumiała, czy osoba, która będzie ją czytała, zrozumie was, wasz przekaz. Kalendarza na rok 2021 i musimy wybrać, słuchajcie, wybrać kartkę, która nam się podoba najbardziej, podać tytuł lektury, no i wskazać elementy graficzne i wyjaśnić ich związek. Słuchajcie, tutaj to zadanie, bo takie zadania się pojawiają, pozwalają nam na swobodny wybór, bo często są też zadania argumentacyjne, które możemy zaargumentować, użyć odpowiedzi tak, zgadzam się, albo nie, nie zgadzam się. I jedna i druga będzie prawidłową pod warunkiem, że użyjemy odpowiednich argumentów. Czyli nie musimy wszyscy się zgadzać, czy się wszyscy nie zgadzać, możecie mieć inne zdanie, jeżeli chodzi o wyjaśnienie jakiejś kwestii. Natomiast tutaj ważne jest, aby padły odpowiednie argumenty i takie argumenty, które osobę czytającą przekonają, że faktycznie mamy rację, że udzieliliśmy prawidłowej odpowiedzi. Słuchajcie, to napiszcie mi, jakie lektury tutaj rozpoznaliście. Mamy tutaj dwie, więc zobaczcie, też macie możliwość i tu będą jeszcze dwie, więc macie możliwość swobodnego wyboru tej lektury, którą znacie najlepiej, która wam się najbardziej podobała, z którą chcielibyście popracować. Jakie to są, słuchajcie, lektury? Bardzo proszę, napiszcie na czacie. Mamy lisa, mamy róże, prawda? Mamy maliny, mamy koronę, mamy chleb. I jeden z tych symboli trzeba napisać, na przykład o róży, która rosła sobie na planecie B612. Świetnie. Bardzo dobrze jest, tak. Niektórzy piszą wszystkie odpowiedzi, niektórzy piszą tylko te, które by wskazali. Bardzo dobrze. Tak jest, tak jest. Dobrze. Słuchajcie, tutaj jeżeli macie cztery możliwości, wybierzcie tą, która do was przemawia, której jesteście pewni, bo to jest gwarancja, że uzyskacie punkty. Natomiast jeżeli nawet by się zdarzyło, że nie jesteście pewni, pamiętajcie, że w tym wypadku nie ma punktów minusowych, więc warto podjąć ten trud, zastanowić się i napisać, bo na pewno dacie radę. Tutaj słuchajcie, widzimy jeszcze właśnie dziady i widzimy, bardzo często też widzę, że ta opowieść wigilijna pojawia się często w pracach uczniów. No, widzę, że uczniowie chyba sprawia im, robi wrażenie, sprawia też przyjemność praca z nią i jest chyba dosyć taka łatwa w interpretacji, przemawiająca do czytelnika, bo uczniowie często się odwołują. Mamy tutaj indyka, prawda, mamy zegar, wiemy, dlaczego te elementy się pojawiały. Tu mamy duchy dzieci. Także myślę, że to wszystko jest dla was jasne. Józio i Ruzia, duchy lekkie, które też mówiły o tym, że trzeba cierpienia na ziemi, aby móc później dostąpić szczęścia w niebie. Dobrze, więc mam nadzieję, że to zadanie w ogóle nie sprawiłoby wam żadnego problemu i też zwróćcie uwagę, że to jest zadanie wymagające kilku odpowiedzi, dlatego też musimy tutaj bardzo ważnie zwrócić na to uwagę. Teraz słuchajcie, przechodzimy do zaproszenia. I mamy zaproszenie, które powiem szczerze, że od kilku lat pojawia się dość regularnie i na próbnych egzaminach, i na egzaminie głównym. Świetnie, Pani Justyno. Słuchajcie, i bardzo dobrze, bo jest to forma bardzo chętnie pisana przez uczniów, redagowana i myślę, że też nie sprawiająca problemu. Słuchajcie, napiszcie mi, co powinno się znaleźć waszym zdaniem, a w zasadzie wszystko, co powinno się znaleźć w zaproszeniu.
przypomnijcie sobie, bo powiem też ze swojej praktyki, że często zdarzało się, że uczniowie redagowali zaproszenie, ale zdarzało się, że zapomnieli o jednym elemencie. No i wtedy, słuchajcie, już tych punktów nie było tyle, ile powinni uzyskać. Tutaj mamy pewną podpowiedź. Tak, formy grzecznościowe stosujemy, ale słuchajcie, to co jest najważniejsze, to przede wszystkim powinno pojawić się tak. Co to jest, pisze właśnie, pięć palców, tak jest, adresat, czytam tutaj z wypowiedzi pani Mato, adresat, czas, miejsce, okazja, tak, nadawca, czyli ta osoba, która organizuje, zaprasza, ta, która jest twórcą tegoż zaproszenia. I tutaj widzicie w odwołaniu do fragmentów w Pustyni w Puszczy, bo mamy bohaterów. Pamiętajcie zawsze, że właśnie tych elementów powinno być pięć i po zredagowaniu takiej formy sprawdźcie sobie, czy wszystkie te elementy się znalazły. Bardzo ważny jest też ten podpis i też zwróćcie uwagę, polecenie zwykle sugeruje w czyim imieniu. Czy to ma być w moim imieniu, a może w imieniu samorządu uczniowskiego, a może w imieniu na przykład koła filozofów, bo to ma znaczenie, aby było napisane dobrze. To teraz chciałabym Was poprosić o jeszcze jedno. Mówiłam, słuchajcie, tutaj o tych elementach, które związane są z tym, jakie możemy mieć te stałe atrakcje, bo od kilku lat też pojawia się przy formie zaproszenia, użyj dwóch argumentów, dwóch, czasami przepraszam, trzech, mamy właśnie takie przykład zaproszenia, które będą zachęcały uczestników do udziału w tymże przedsięwzięciu. Słuchajcie, co możemy napisać, jakie macie pomysły? Stwórzmy taką listę uniwersalnych argumentów, które mogą zachęcić do udziału, zarówno w uroczystości na przykład przedstawienia teatralnego, będzie przedstawienia teatralnego, czy na przykład tak jak uroczystości ceremonii ślubnej, a może spotkanie koła literackiego, a może spotkanie ze słynnym pisarzem, albo muzykiem, albo artystą. A może będą to jakieś warsztaty, słuchajcie, więc co możemy zaproponować uczestnikom, żeby oni chętnie chcieli wziąć udział w tej imprezie, a słuchajcie, my zapamiętujemy sobie, żeby później na egzaminie nie stresować się, nie wymyślać, tylko taką listę możemy stworzyć. Słodki poczęstunek, napisała Natalia, świetnie, tak jest. Ja tutaj, Natalia, dodam do tego może nawet warsztaty kulinarne, ale słodki poczęstunek i myślę, że na każdej imprezie, czy to będzie spotkanie z muzykiem, czy to będzie uroczystość na przykład ślubna, jak najbardziej taki poczęstunek będzie mile widziany, prawda? Mhm. Właśnie, często piszą tak. Mhm. Niespodzianka to samo. Zawsze niespodzianka się sprawdzi i na pewno osoba sprawdzająca nie będzie miała wątpliwości, że użyliście dobrego argumentu. Ja, słuchajcie, przygotowałam taką listę, jakie będą atrakcje, co warto ze sobą wziąć. Tak, świetnie. Więc ja napisałam tak sobie. Występ artystyczny. Też w zasadzie na każdej imprezie może taki występ odbyć się, prawda? No i będzie to na pewno zachęta do udziału. Może być możliwość zakupów jakichś, nie wiem, prezentów, książek, prawda, może jakichś słodkości, w zależności od tego, jaki charakter będzie miało to spotkanie. Teraz słuchajcie, kolejna rzecz, która myślę, że też się sprawdzi, wizyta tajemniczego gościa. Bo czy to będzie koncert muzyki rockowej, prawda, czy spotkanie literackie, no taki tajemniczy gość może się pojawić, a pomyślcie sobie, jak to działa na wyobraźnię osób, które mają wziąć w tym udział. Na pewno będzie to dobry argument, wizyta tajemniczego gościa. Teraz słuchajcie, różnego rodzaju warsztaty, które mogą się odbyć. One mogą być literackie, mogą być muzyczne. Jak było o słodkościach, to mogą być kulinarne, mogą być warsztaty naukowe. Wszystko zależy od tego, jaki charakter będzie miało to spotkanie. Słuchajcie, a co sądzicie o pamiątkowym zdjęciu dla osób biorących udział? Prawda? Myślę, że to też jest dobry pomysł. Pamiątkowe zdjęcie, pamiątkowa selfie, a może słuchajcie, pokaz fajerwerków. No tutaj myślę, że też zależałoby to od charakteru imprezy. Konkursy, świetnie. Niespodzianki,
pojawiają się też. No i jeszcze jedno, też myślę, że miłe sercu każdego z nas, to słuchajcie, muzyka na żywo. Przecież też może być w wielu, wielu sytuacjach. Także lista, występ artystyczny, możliwość zakupu książek, prezentów, gadżetów, wizyta tajemniczego gościa, konkursy, warsztaty, pamiątkowe zdjęcie, pokaz fajerwerków i muzyka na żywo. I powiem wam, że ja ze swoimi uczniami przygotowałam taką listę. Uczniowie znali i później jak pisali to zaproszenie, bo na egzaminie też zależało nam na czasie, to nie siedzieli i nie zastanawiali się, a widziałam, że na początku czasami mi to sprawiało problem, tylko szybko wpisywali właśnie jakąś propozycję. Dlatego warto taką listę sobie stworzyć i później po prostu odwołać się. Zwróćcie też uwagę, że powinny się tutaj znaleźć odpowiednie słownictwo, tak jak tutaj ktoś z was napisał, że właśnie te zwroty grzecznościowe będzie nam bardzo miło, z radością, serdecznie zapraszamy, mamy zaszczyt, prawda, cieszymy się na to spotkanie. Takie zwroty, słuchajcie, też powinny się tutaj pojawić. No i tu, słuchajcie, mamy przykład takiego zaproszenia, któremu możemy zredagować z okazji Światowego Dnia Książki. Słuchajcie, bardzo proszę, spróbujcie na czacie napisać akcja charytatywna. Świetnie, Milena, bardzo, bardzo dobry pomysł, jeszcze z takim wydźwiękiem wychowawczym. Bardzo, bardzo dobry pomysł. Słuchajcie, napiszcie pierwsze zdanie, jak byście takie zaproszenie rozpoczęli. Może dwa pierwsze zwroty, których byście użyli. Jak można rozpocząć zaproszenie dla naszych koleżanek i kolegów z okazji Światowego Dnia Książki. Jak można napisać? Tak, słuchajcie, pamiętajcie tutaj właśnie o interpunkcji i jeszcze będę mówiła. Jeżeli najlepiej tutaj, jeżeli macie z tym problemy, redagować zdania krótkie. Wtedy będzie nam zdecydowanie łatwiej. I jeszcze jedno, jeżeli piszecie pracę i użyjecie słowa, z których nie jesteście pewni, jak zapisać pod względem ortograficznym, na przykład wyraz góra, to może spróbujmy użyć sformułowania wzniesienie, prawda? Może będzie to dla nas łatwiejsze. Także chciałabym, żebyście popatrzyli tutaj tak wieloaspektowo, że pewne rzeczy możemy zrobić tak, żebyśmy byli pewni, że zostały one wykonane, a myślę, że tutaj idea pozostanie jak najbardziej. Mam przyjemność, tak, świetnie, Angeliko. Tutaj zaprosić Cię, ale tutaj mamy koleżanki i kolegów, więc ja bym tutaj doprecyzowała, mam o przyjemność zaprosić Was, prawda? I tutaj możemy wstawić koleżanki i koledzy na, i tu wpisujemy. Czy coś jeszcze? Czy ktoś jeszcze pisze? Świetnie, świetnie. Umiejętność wyboru tych zwrotów powoduje, że później jest nam łatwiej. Pięknie, Natalio. Bezpośredni zwrot do koleżanek i kolegów, serdecznie zapraszam, tak jest. Więc myślę, że tutaj z zaproszeniem nie będzie problemu, oby to zadanie było wysoko punktowane, bo myślę, że te punkty zdobędziecie. No i tu mamy z kolei inne, poznajemy kosmos, ale myślę, że tak samo damy radę. I teraz zobaczcie, w tym zadaniu, i tak jest w większości zadań, pojawia się uwaga. Bardzo ważna, będzie brana pod uwagę poprawność językowa, ortograficzna, interpunkcyjna, czyli zwracamy uwagę na poprawny pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym i językowym zapis. Jeżeli czegoś trudno jest Wam przypomnieć sobie, jak się zapisuje dany wyraz, spróbujcie go zastąpić innym, poszukajcie jakiegoś synonimu, a zdania możecie budować krótkie, wtedy tych, myślę, błędów interpunkcyjnych też nie pojawi tak się dużo. Świetnie, Zosiu, bardzo ładnie, tak jest. Dobrze, teraz słuchajcie, przechodzimy do tej części, kiedy piszemy rozprawkę. No, rozprawka jest wysoko punktowana i jest to forma wypowiedzi, która ma ściśle określone reguły. Wymaga tu głębokiego przemyślenia. Musimy się zastanowić nad argumentacją, nad postawieniem tezy i powiem, że wielu uczniów tą rozprawkę pisze, ale myślę, że więcej jest uczniów, którzy korzystają i redagują tutaj z formy opowiadania. Ale słuchajcie, spróbujmy się zastanowić nad rozprawką. Przede wszystkim, słuchajcie, stosujemy tutaj, musi pojawić się teza, prawda? Tutaj widzicie, mamy podkreślone teza, czyli to jest takie
taki pewnik, takie stwierdzenie, do którego mamy przekonanie i któremu poprzez odpowiednie argumenty będziemy starali się uzasadnić. Może pojawić się też hipoteza, ale to jest bardziej wtedy przypuszczenie, coś, co nie do końca jesteśmy jeszcze tutaj przekonani do zasadności, jest jak gdyby tymczasowa. I teraz słuchajcie, tu też warto przygotować sobie pewne zwroty, pewne sformułowania, które będą nam ułatwiać ten proces właśnie zredagowania rozprawki. I tu słuchajcie, mogą być takie. Nawiązując do tematu, to już warto sobie też zapamiętać, będzie Wam wtedy łatwiej, bowiem jeżeli jesteśmy zestresowani, to czasami trudno jest nam zebrać myśli, dlatego jeżeli mamy takie sformułowania, możemy z nich skorzystać. Może być inne sformułowanie. Odpowiedź wydaje się prosta, zatem stawiam tezę. Odpowiedź wydaje się prosta, zatem stawiam tezę. Teraz słuchajcie, przygotowujemy argumenty. Warto jest przygotować sobie, patrząc na listę lektur, do których chcemy się odwołać i argumenty, przygotować argumenty, które możecie wykorzystać. Wszystkie, jakie Wam przyjdą do głowy, macie brudnopis, możecie te argumenty sobie zapisać, a później słuchajcie, ustawcie je w hierarchii. Zastanówcie się, które z nich są najistotniejsze, najważniejsze, będą najbardziej przemawiały do osoby, która będzie rozprawkę czytać. I tutaj słuchajcie, jakie możemy użyć sformułowania, zwroty, jeżeli chcemy wprowadzić argumenty. Kolejną sprawą jest, nie wolno pomijać, warto zauważyć, należy zaznaczyć, należy rozważyć też racje przeciwne, kontrargumentem będzie. To są takie sformułowania, które mogą stanowić tutaj punkt wyjścia do użycia konkretnego argumentu. Słuchajcie, też mogą się pojawić zwroty myślę, że, uważam, że, śmiem twierdzić, moim zdaniem lub nie podzielam tej opinii. Także tu bardzo ważne jest, aby te odpowiednie zwroty pojawiały się i pojawiały się potwierdzające naszą tezę argumenty, prawda? Albo jeżeli nie chcemy potwierdzić, no to argumenty, które będą tezę obalały. Myślę też, podsumowanie, które pojawi się, możemy zastosować następujące sformułowanie. Myślę, że przytoczone argumenty pozwolą zgodzić się z stwierdzeniem zawartym w temacie. Wracając do tematu, stwierdzam. Na zakończenie jeszcze raz potwierdzam postawioną tezę. Wracając do pytania postawionego w temacie, udzielam odpowiedzi twierdzącej. Udzielam odpowiedzi tak. I teraz słuchajcie, jakie są takie żelazne zasady, co warto zapamiętać przy redagowaniu rozprawki. Przede wszystkim zastanówcie się, jaki jest pogląd na daną kwestię w Waszej sprawie. Tutaj słuchajcie, na przykład pojawia się taka teza, władza najczęściej demoralizuje człowieka. Czy Wy się z tym zgadzacie, czy się z tym nie zgadzacie? Argumenty podajemy do naszego, do postawionej przez nas tezy. Żeby nie zdarzyło się taką sytuację, że stawiamy tezę, a podajemy argumenty przeciwne, bo niestety takie prace też się czasami zdarzają. Więc argumenty mają naszą tezę potwierdzać, uzasadniać. Słuchajcie, tych argumentów no wskazuje się, że przynajmniej powinno być trzy. I pamiętajcie o tej hierarchii ważności, bo mamy argumenty, które są naprawdę bardzo ważne, dobitne i jasno wskazujące i też mniej ważne. I zawsze zaczynamy od tych najistotniejszych. Im tym argumentów uda się Wam użyć więcej, tym lepiej, prawda? Ale pamiętajcie o tym, żeby te argumenty potwierdzały tezę. I też słuchajcie, bardzo ważne jest zrobienie takiego ogólnego wrażenia, czyli ten wstęp i to zakończenie, żeby było takie przemawiające do osoby czytającej, żeby ją zainteresowało, no co tam może być, jakie zostały argumenty i później to podsumowanie, które będzie taką kwintesencją tego, uwieńczeniem tego, co udało nam się tutaj stwierdzić i napisać. Więc pamiętajmy, teza jest bardzo ważna, jest odzwierciedleniem naszych poglądów i do tezy dostosowujemy, słuchajcie, nasze argumenty. I teraz jeszcze jedna rzecz. Mamy rozprawkę,
mamy odwołać się do lektury obowiązkowej lub innego utworu. Macie spisane to w arkuszu na początku, tak jak Wam pokazywałam. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. To, co obserwuję u moich uczniów na początku, praca powinna zawierać co najmniej 200 słów. I uczniowie bardzo często poświęcają dużo czasu na liczenie, ile to jest 200 słów. Moi drodzy, proponuję przygotować tak, ponieważ będziecie na pewno redagować rozprawki, ćwiczyć, czy będziecie to robić w szkole, czy będziecie to robić w domu. Napiszcie taką rozprawkę i policzcie 200 słów i zobaczcie, ile Wam zajmuje linijek, bo mniej więcej jest to zbliżone. Wierzcie mi, żaden egzaminator nie będzie liczył tutaj 200 słów, że musi się zgadzać ta liczba. Chodzi o to, żeby te formy wypowiedzi były zbliżone u poszczególnych uczniów, jeżeli chodzi o objętość. I w tej objętości musimy zmieścić się z tą tezą i argumentacją. I później na egzaminie już nie liczymy tych 200 słów. Lepiej ten czas poświęcić na przeczytanie, lepiej ten czas poświęcić na sprawdzenie odpowiedzi, sprawdzenie, czy nie pomyliliśmy tutaj literek, prawda, czy dobrze przenieśliśmy nasze odpowiedzi na kartę odpowiedzi, niż na liczenie tychże 200 słów. Też pamiętajcie, że po napisaniu całego opowiadania czy rozprawki warto jest przeczytać całość. I teraz czytając, słuchajcie, zastanawiamy się nad interpunkcją, zastanawiamy się, czy nie słychać w naszej wypowiedzi powtórzeń. Jeżeli powtarzają się słowa, zastąpmy je innym. To jest, słuchajcie, bardzo, bardzo ważne. I też zastanówcie się, czy osoba, która przeczyta Waszą pracę, będzie wiedziała, będzie miała taki jasny ogląd, co chcieliście przekazać, co chcieliście wyrazić właśnie poprzez prezentację swojej pracy. Słuchajcie, no, spotykam się raczej w źródłach informacje, że tych argumentów powinno być 3, ale myślę, że jeżeli one będą 2 i będą ładnie rozwinięte i uzasadnione, też jak najbardziej tak. No, z drugiej strony praca licząca 200 słów, słuchajcie, też nie jest pracą zbytnio objętościowo rozbudowaną, prawda? Więc tutaj w zależności od tego, ile będziemy mogli napisać. Więc myślę, że też, natomiast i też bym wolała, jakbym miała czytać rozprawkę, to wolałabym, żeby było argumentów mniej, a żeby one były lepiej rozwinięte, stanowiły lepsze, pełniejsze uzasadnienie, niż tych argumentów było dużo, natomiast były one potraktowane pobieżnie, w zasadzie wymienione z niewielkim wyjaśnieniem. Więc myślę, że skoncentrujmy się bardziej tutaj na ich jakości. Teraz słuchajcie, druga forma wypowiedzi. To jest opowiadanie. To opowiadanie, słuchajcie, twórcze. Opowiadania mamy odtwórcze i twórcze, czyli takie, które w zasadzie jest odtworzeniem tego, co ktoś napisał. Natomiast opowiadanie twórcze to jest takie opowiadanie, które wymaga od nas pewnej inwencji, prawda? I mamy tutaj, słuchajcie, pole do popisu, odwołujemy się do naszej wyobraźni, więc zupełnie inny rodzaj wypowiedzi niż rozprawka. I pamiętajcie, że pisząc takie opowiadanie, pojawia się jakiś temat. Bohater, który się pojawia, czy bohaterowie, którzy się pojawiają, jest bardzo istotne, aby zachować ich cechy. Osoby te mogą mieć nowe przygody, wchodzą w nowe sytuacje, mogą się pojawiać w nowej czasoprzestrzeni, natomiast słuchajcie, nie zmieniamy ich cech charakteru. I teraz, co jest bardzo ważne? Zawsze stosujemy jeden czas, prawda? To nie może być tak, że wydarzenia rozgrywają się w czasie teraźniejszym, a później na przykład w czasie przeszłym. Zachowujemy tu jedność czasu. Pamiętajcie, że stosujemy jedną narrację, więc opowiadamy albo w narracji trzecioosobowej, albo w narracji pierwszoosobowej. No i też słuchajcie, też musi być zachowane ten sytuacja związków przyczynowo-skutkowych oraz
tutaj porządek chronologiczny, bo też się zdarza, że jako osoba czytająca widzę, że osoba pisząca, uczeń przeskakuje z tematu na temat, prawda, wprowadzając taki chaos i to zdecydowanie utrudnia. Teraz słuchajcie, zwróćmy uwagę, jak tutaj zredagować to opowiadanie. Więc na pewno w tym opowiadaniu musi się pojawić wstęp. No i też podobnie jak w przypadku rozprawki, ważne, żeby on był ciekawy, żeby tą osobę, która będzie czytała, egzaminatora zainteresował, żeby on po pierwszym zdaniu chciał czytać, co tam się wydarzy, słuchajcie, dalej. Więc może zacznijmy tak. Było piękne popołudnie pewnego razu. Zdarzyło się to we wtorek. Już słuchajcie, jestem ciekawa, co tam mogło być w ten wtorek. Była słoneczna niedziela. To był najpiękniejszy dzień w moim życiu. A może tak. W ciepły lipcowy dzień siedziałam sama na ławce. No i przechodzimy, moi drodzy, dalej. Był wakacyjny wieczór. Słońce zachodziło, czy chowało się bardziej poetycko za drzewami. Zwykły, pochmurny dzień, ta dziwna postać pojawiła się, no i kontynuujemy. Później, słuchajcie, przechodzimy do rozwinięcia. To jest bardzo ważny element, który się pojawia. I tu, słuchajcie, musimy wprowadzić akcję, najlepiej z jakimś zwrotem. Muszą pojawić się wydarzenia, opis postaci, przeżycia, dialogi mogą się pojawić. I słuchajcie, dobrze, jeżeli ta akcja jest dynamiczna. Ten dynamizm może się pojawić przez zastosowanie słów. Wtem, nagle, znienacka, prawda, żeby było widać, że coś się dzieje. Też pewne nagromadzenie czasowników tą akcję przyspiesza. Możemy użyć sformułować w pewnej chwili, ale możemy też przemawiać bardziej sugestywnie. Włosy stanęły mi dęba. Poczułam krople potu spływające po plecach. Albo w sposób tajemniczy rozległ się krzyk. Albo cóż to był za ból. No i słuchajcie, później po rozwinięciu, które jest częścią tutaj tak najbardziej dominującą, wprowadzającą nowe wątki i jeśli chodzi o rozbudowanie też najgłębszą, słuchajcie, przychodzi czas na zakończenie. Zakończenie to jest refleksja, ocena, podsumowanie i też warto, tak jak wstęp, żeby była pięknym podsumowaniem tego, co udało nam się stworzyć. Możemy napisać tak, nigdy nie zapomnę tego dnia, to był niezwykły poranek, nigdy nie przypuszczałam, że przeżyję coś takiego, ale była to niezwykła przygoda. I teraz słuchajcie, jeszcze żelazne zasady. Jeszcze do zakończenia może dodam to, że to zakończenie może mieć charakter otwarty. Charakter otwarty polega na tym, że można by było jeszcze coś dopisać. Tylko pamiętajcie, charakter otwarty to nie jest to samo, co urwane wypowiedź, prawda? Bo czasami czyta się taką wypowiedź i brakuje tego najważniejszego, może nawet jakiejś takiej puenty. Otwarty charakter może być, czyli można by było coś dopisać, ale nigdy nie kończymy tak, że jest to przerwane w środku, prawda? Także nie wiemy, jak to się zakończyło. I teraz tak, żelazne zasady, słuchajcie. Po pierwsze, unikamy powtórzeń, dlatego też po napisaniu proszę całość przeczytać, zobaczyć, czy jest ona zwarta, czy możemy wyodrębnić tutaj wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Zastanówmy się, bardzo uważnie przeczytajcie, czy konsekwentnie stosujemy tą narrację pierwszoosobową, ja czy on, prawda? Zobaczmy, czy budujemy to napięcie. I teraz kolejna rzecz, pamiętajcie o tych błędach. Też przeczytajcie i zwróćcie uwagę na interpunkcję. Pamiętajcie o wielkich literach, bo też bardzo często uczniowie albo nie stawiają kropek, albo nie uwzględniają wielkiej litery. Słuchajcie, tutaj wszystko ma znaczenie, bo te błędy interpunkcyjne są zliczane, no i później też wpływają na ogólną liczbę punktów, która jest Wam przyznawana. I jeżeli macie problem z ortografią, to warto ten trudny wyraz spróbować zastąpić wyrazem jakimś innym, tak żeby być pewnym, aby, że zostało to napisane, zredagowane przez nas poprawnie pod względem ortograficznym. Tutaj słuchajcie, mamy kryteria oceniania. Myślę, że nauczyciele przy redagowaniu przez Was różnych prac będą Wam wskazywać,
ile punktów moglibyście otrzymać za dany element kompozycyjny w waszej pracy. Warto mieć świadomość i przeanalizować sobie, bo później łatwiej nam jest napisać poprawnie daną formę wypowiedzi. Zobaczcie, tutaj ortografia, prawda? Możecie tych punktów dostać 0, ale możecie dostać 2. Dlatego tak ważne jest zwrócenie uwagi na poprawność zapisu. Przecież ta kompozycja, ta spójność, to wszystko jest bardzo ważne. To teraz słuchajcie, chciałabym Was zaprosić, żeby trochę przekierować naszą uwagę do takiego ćwiczenia. Obok mamy przedmioty, które należy odnaleźć na rysunku. Bardzo proszę, ja może pokażę i powiem, zobaczcie, że chłopiec grający na harmonijce pod szyją ma kapeć. Bardzo proszę, odszukujcie te przedmioty i piszcie do mnie, gdzie Wam się udało znaleźć, gdzie na przykład jest szczoteczka do zębów, która jest jednym z najtrudniejszych elementów, a gdzie nutka. Tutaj Pani Justyna pisze, krótkie zdania przyspieszają akcję. Świetnie, tak. Świetnie, Pani Justyno, też tak. Ta historia nauczyła mnie. Z elementem wychowawczym jak najbardziej. No, jak Wam się udaje odnaleźć? To ćwiczenie ma zaktywizować inne struktury w naszym mózgu, tak żebyśmy mogli jeszcze popracować efektywnie. Świetnie. Milena znalazła kota na balustradzie. Jest. A obok kota też coś jest. Powiem Wam, że bardzo trudne są świeczki. Te świeczki są dwie obok siebie. Ale chyba ostatnio, z tego co pamiętam, moi uczniowie największą trudność mieli ze znalezieniem szczoteczki, która wydawała mi się, że będzie malutka. A tu malutka wcale nie była. Komu jeszcze udało się coś znaleźć? Jest, tak, brawo. A kawałek tortu? Też chyba przy tej dziewczynce, słuchajcie. Powiem Wam, że robiąc takie ćwiczenie z moimi uczniami, robią to w grupach, no my takiej możliwości nie mamy. Niektórzy oglądają tą kartkę bokiem, a niektórzy do góry nogami i czasami powiem Wam, że zwłaszcza jak zostaje jeden czy dwa elementy, które ciężko nam jest znaleźć, właśnie trzeba poruszać tą kartką, czasami spojrzeć z boku, z innej perspektywy, czasami spojrzeć do góry nogami, tak aby udało się to odnaleźć. Co jeszcze? To znaczy, z tego co wiem, jest nagrywane, więc myślę, że nie będzie żadnego problemu. Jeszcze słuchajcie, na koniec mam dla Was niespodziankę, tylko żebym nie zapomniała o tej niespodziance. No, słuchajcie, chłopiec grający na harmonijce ma gdzieś lampkę. Szukajcie tej lampki. Ma pingwina. Kto znalazł, to napiszcie mi, że ma. Chłopiec z Korei stojący ma też elementy charakterystyczne, bo możemy tam znaleźć u niego kajak. Szukajcie. Przy oknie myślę, że coś możemy znaleźć. W oknie również. Przy odnalezionym kocie też mamy. Świetnie, trąba urodzinowa. Jest, jak najbardziej. Tak jest, brawo. To, że Milena wysuwa się do
staje się liderem. Kij golfowy też, słuchajcie, patrzcie przy oknie, czy gdzieś się uda znaleźć. Witam, panie Dominiku. Zapraszam do szukania wspólnych elementów. To ćwiczenie jest tyle fajne, że jak pracujemy, słuchajcie, w grupach, to uczniowie zgłaszają się po 5 odnalezionych, po 10 i po 15. I powiem wam, że jest ono o tyle fajne, że jeżeli grupa jest po pierwszych 5 elementach odszukanych pierwsza, wcale nie znaczy, że po 10 czy po 15 będzie również pierwsza. Czasami zdarza się, że ta, która była trzecia, wygrywa konkurs, bo 15 elementów znajdzie najszybciej. Także tutaj siły się rozkładają różnie. I myślę, że to jest wysoce motywujące, bo wcale nas nie przekreśla, jeśli nawet początek nie wypadnie na naszą korzyść. To ja może troszeczkę podpowiem, bo nie wiem, czy jestem dostępna na czacie, słuchajcie. To zobaczcie, chłopiec grający na harmonijce ma lampkę z boku, ma tutaj buta, tu się pojawia kapelusz, tu się pojawia tort u dziewczynki z loczkami, pojawia się kije golfowe przy oknie. Przy skrzynce na listy pojawia się kubek. Ta szczoteczka, czy komuś się uda znaleźć szczoteczkę w górnej części. Tu przy kocie, który został znaleziony jako pierwszy, mamy nutkę. A słuchajcie, najtrudniejsze są świeczki. A świeczki są tutaj w dolnej partii przy schodach i przy tej kratce. Jedna świeczka jest lekko złamana, a druga jest właśnie przy kratce. Myślę, że możemy przejść dalej. Jeżeli będziecie chcieli wrócić do tego ćwiczenia, to będziecie mogli sobie jeszcze odtworzyć nagranie i sprawdzić, tak żeby się zrelaksować. No ale nie wiem, napiszcie mi, czy mam powiedzieć, gdzie jest szczoteczka do zębów, czy nie. Poczekam chwilkę. Czy mam wskazać, gdzie jest szczoteczka do zębów, czy raczej nie? Będziecie szukać sami. To w takim razie, ponieważ nie widzę żadnej odpowiedzi, słuchajcie, nie powiem, gdzie jest szczoteczka do zębów, chyba że ktoś będzie chciał na koniec i mnie zapyta, to wtedy wskażę. Teraz słuchajcie, jeszcze bardzo ważna rzecz w przygotowaniach do egzaminu, to jest w jaki sposób pracować z lekturą. Bowiem tutaj powiem szczerze, że egzamin ósmoklasisty wymaga od ucznia dość dobrej znajomości lektury. Tych lektur nie mamy zbyt dużo w przypadku naszego egzaminu w 2022 roku, natomiast słuchajcie, no, trzeba będzie wiedzieć, jaka jest tematyka, jakie są główne wątki, jacy bohaterowie występowali, czym się charakteryzowali. Dlatego też warto sobie tę tematykę przypomnieć. I słuchajcie, tutaj taka propozycja. Warto kilka słów wiedzieć o autorze danego dzieła, bo być może ładnie uda wam się to na przykład gdzieś wykorzystać w waszej pracy, albo po prostu tak, aby mieć spersonalizowaną właśnie postać, która dany utwór napisała. Słuchajcie, dobrze jest określić, jaki to jest gatunek. Teraz czas akcji, czyli gdzie się dzieje, prawda, miejsce akcji. No i tutaj, słuchajcie, może wskazać sobie punkty kulminacyjne, może wskazać jakieś ważne wydarzenia, które towarzyszą, po prostu przygotowując się, czy omawiając, powtarzając do egzaminu, warto w ten sposób sobie przypomnieć lektury. Tutaj na przykładzie syzyfowych prac też, słuchajcie, przypominamy sobie głównych bohaterów i krótką ich charakterystykę.
co możemy o nich powiedzieć, bowiem to na pewno nam się przyda. Dlatego warto sporządzić sobie takie notatki, czy przeczytać z jakichś gotowych opracowań, czy w czasie pracy w klasie robić krótkie notatki. I to na pewno przyniesie, słuchajcie, efekt, bowiem każde przypomnienie będzie nam ułatwiało. Słuchajcie, jeżeli jesteście typowymi wzrokowcami, to proponuję robić właśnie notatki obrazkowe, które pozwolą nam też lepiej zapamiętać. Nawet jeżeli coś zapisujecie, a do tego zrobicie sobie jakiś odnośnik czy jakiś symbol, nasz mózg chętnie uczy się obrazami. My jesteśmy w ogóle, my, to znaczy wy w zasadzie, to młode pokolenie jest pokoleniem takiej kultury obrazkowej. Dużo tych obrazów jest w naszym życiu, bowiem cały czas ekran czy telefonu, czy telewizora, czy komputera, czy smartfona powoduje, że my pracujemy, nasz mózg odczytuje te obrazy, więc również przygotowanie notatki w takiej formie obrazkowej na pewno będzie dobre i słuchajcie, w odpowiednim momencie to przypomni się, zwłaszcza jeżeli jesteście typowymi wzrokowcami. Słuchajcie, teraz o czym warto pamiętać? To są też takie żelazne zasady, które warto sobie przypomnieć i zastosować. Po pierwsze, bardzo ważna, żeby uważnie przeczytać polecenie. Bardzo często uczniowie szybko czytają pobieżnie, udzielają odpowiedzi na tą pierwszą część, zapominają o części końcowej. I słuchajcie, przy sprawdzaniu można sobie nawet zasłonić swoją odpowiedź, przeczytać polecenie i zastanowić się, co byście napisali i wtedy też przeczytać odpowiedź i zobaczyć, czy jest zgodna z tym, co wam przyszło na początku do głowy. Po drugie, mając zadanie do rozwiązania, zastanówcie się, jaką strategię zastosujecie, jak będziecie je rozwiązywać, a później sformułujcie odpowiedź. To nie są aż tak wieloetapowe zadania, ale przeważnie no, te dwie, trzy operacje trzeba wykonać. Teraz kolejne. Jeżeli któreś zadanie jest dla was trudne, nie wiecie, jak sobie z nim poradzić, broń Boże, nie stresujcie się i nie denerwujcie. Zostawcie na chwilę to zadanie, wrócicie do niego później, żeby też nie tracić czasu. Tylko też pamiętajcie, że bardzo często te pierwsze zadania związane są z tekstem głównym i kolejne zadania są nawiązaniem do tego tekstu głównego. Więc praca z tekstem głównym też jest ważna. Czytamy, możemy sobie ważne informacje podkreślić i słuchajcie, jeżeli są przypisy, również na nie zwracamy uwagę, bo czasami to jest naprawdę kopalnia odpowiedzi dla nas, skarbnica wiedzy, którą możemy wykorzystać. Następnie korzystamy z określonej strategii. O tym mówiłam na początku. Wybierzcie tą strategię, która wam się wydaje najlepsza, najodpowiedniejsza. Czy eliminujecie te zadania, te odpowiedzi, które wydają wam się nieodpowiednie, niezgodnie z poleceniem, a może nie czytacie odpowiedzi, redagujecie swoją wypowiedź i dopiero szukacie, która pokrywa się z tym, co udało wam się przygotować. Sprawdzamy te odpowiedzi. Teraz dalej. Przenosimy na kartę odpowiedzi te osoby, które mają przenieść i sprawdzamy, czy nie pomyliliśmy się. Pamiętajcie, że nauczyciel wam przypomni 5 minut przed zakończeniem czasu, bo to jest wystarczający czas, aby te zadania przenieść czy sprawdzić. Teraz kolejny. Odpowiedzi do zadań otwartych piszemy w wyznaczonym miejscu. Ta liczba linijek jest też takim pewnym wskazaniem, jak powinna być obszerna ta wypowiedź. No oczywiście, jeżeli chcecie napisać coś więcej, to możemy tam troszeczkę dopisać, ale też słuchajcie, to nie jest redagowanie zbyt długiej formy wypowiedzi. Tam zwykle pojawiają się 2 czy 3 linijki i tak powinna konstrukcyjnie wyglądać nasza wypowiedź. Teraz kolejna rzecz. Jeżeli zdarzy wam się, że coś napiszecie niewyraźnie, to słuchajcie, nie poprawiajcie, przekreślcie i napiszcie wysoko. Zwłaszcza jeżeli na przykład poprawiacie wyraz góra i w końcu nie wiadomo, czy to jest o z kreską, czy u otwarte. Jeżeli nauczyciel będzie miał wątpliwość, zaznaczy to jako błąd. Dlatego jeżeli poprawiacie, przekreślcie, napiszcie wysoko. A jeżeli macie jeszcze wątpliwość, to poszukajcie synonimu. Słuchajcie, jeszcze bardzo ważna rzecz. My wiele rzeczy wiemy, mamy świadomość i wydaje nam się to oczywiste, ale to, na co zwracałam waszą uwagę, w czasie
redagowania naszych odpowiedzi, pomyślcie, czy osoba je czytająca będzie wiedziała, co mieliśmy na myśli, co chcieliśmy mu przekazać. Ta wypowiedź powinna być tak sformułowana, żeby czytający egzaminator wiedział, aha, w jego przekazie chodzi o to. I to, słuchajcie, jest bardzo ważna rzecz. I jeszcze kolejna rzecz, słuchajcie, pamiętajcie o tym, że jesteście do egzaminu przygotowani, że ćwiczyliście, redagowaliście różne formy wypowiedzi, poznaliście strategię rozwiązywania zadań, bo ta samoocena i budowanie tej swojej samooceny jest dla Was bardzo ważne. A na egzamin przychodzimy wypoczęci, w dobrym humorze, można zjeść małą kostkę czekolady, pamiętajcie też o porządnym śniadaniu, tak żeby Wam się dobrze pracowało. I słuchajcie, myślę, że jeżeli rozpoczęliście pracę nad przygotowaniem do egzaminu już dzisiaj, to zakończy się wielkim sukcesem, czego bardzo serdecznie Wam życzę. No i na koniec słuchajcie, ta niespodzianka, o której wspomniałam. Moi drodzy, za chwilę pojawi się link, który po wypełnieniu, uzupełnieniu danych będzie szansą na wylosowanie specjalnej lekcji przygotowującej do egzaminu klas ósmych. Mam nadzieję, że macie dużo szczęścia i że uda Wam się zdobyć. Nie wiem, czy będzie to pojedyncza lekcja, czy będzie ich więcej, ale zachęcam Was do tego, żebyście klikali w link, uzupełniali go i próbowali swojego szczęścia, bo to będzie na pewno i dużą przyjemnością dla Was, i dodatkową atrakcją, i jednocześnie przygotowaniem do egzaminu. Jeżeli są jakieś pytania, to piszcie do mnie na czacie. O, widzę, że już się pojawił właśnie tutaj link, z którego możecie skorzystać. Ja jeszcze jestem do Waszej dyspozycji. Jeżeli chodzi tutaj o ćwiczenia, które wykonywaliśmy, jestem zadowolona. Myślę, że macie wiedzę ugruntowaną, którą należy tylko przypominać, odświeżać, wykorzystywać w czasie praktycznych ćwiczeń. I słuchajcie, ważna jest tutaj systematyczna praca, bo ona na pewno będzie zakończona sukcesem. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za pracę na czacie, za zaangażowanie, za wysłuchanie. Pozdrawiam, życzę miłego wieczoru, no i korzystajcie z linku. Powodzenia. Jeszcze jestem, jeżeli ktoś by potrzebował, chciał zadać pytanie, jestem do Waszej dyspozycji. Hmm.